Witam państwa bardzo serdecznie w kolejnej rozmowie Fidei Defensor. Nazywam się Bartłomiej Ilcewicz, a dzisiaj z nami jest pani Maria Drąg. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Rzecznik prasowy Fundacji Małych Stópek. Zgadza się. Fundacja Małych Stópek już kilka razy gościła na naszej antenie, można powiedzieć, w naszych programach. Były osoby związane, ale dzisiaj z panią chcielibyśmy porozmawiać o jednej z takich bardzo ważnych w ostatnich latach szczególnie inicjatyw, jaką jest paczuszka dla Maluszka. Ja myślę, że z takich flagowych, prawda? Teraz to już chyba flagowych tak. można powiedzieć. Paczuszka dla Maluszka dowiedziałem się, że od 2013 roku można powiedzieć, trwa i w ubiegłym roku zebrano dary na kwotę około 10, 10 milionów złotych, to jest bardzo dużo. Wsparto wiele różnych miejsc. Proszę powiedzieć więcej o paczuszce dla Maluszka. Jak to się stało, że w ogóle taka inicjatywa powstała? Hmm. Ona jest na pewno odpowiedzią na potrzeby obecnych czasów. To już prawie 10 lat temu gdzieś i młodzi ludzie, i ksiądz Tomasz Kancelarczyk, prezes Fundacji Mały Stópek, rozmawiali o potrzebach domów samotnej matki, hospicjów. I widzieliśmy, że gdzieś trzeba zorganizować akcję, szczególnie tak w okolicach Świąt Bożego Narodzenia, gdzie te nasze serca są bardziej otwarte na to, żeby nieść pomoc, która... która w... Będzie wspierała takie placówki. Ale co ważne i co fajnie powiedzieć, taką ciekawostką jest sama nazwa Paczuszki dla Maluszka, bo to nie jest nasz, nasze autorska, autorskie dzieło. Paczuszka wzięła swoją nazwę od akcji jednorazowej, która miała miejsce w Legnicy. Podajże ksiądz Wilko, o ile się nie mylę, prowadzi tą akcję i ksiądz Tomasz był tam przy okazji gdzieś podczas swoich podróży po Polsce, podłapał, no i niestety tak delikatnie rzecz biorąc podkradł. Później po jakimś tam czasie, po wielu latach, kiedy wykonał telefon do księdza Wilka, to pochwalił się, jak wielkich rozmiarów ta akcja nabrała i jak teraz wiele dobra niesie. No i spotkało się to z ogromną radością, także sprzeciwu nie było. I stąd jest paczuszka dla Maluszka. Czy ksiądz Wilk cały czas włącza się w paczuszkę dla Maluszka? Tak, generalnie cały region legnicy. Mogę powiedzieć nawet już teraz, że cała Polska y, to jest akcja bardzo znana. I jak tylko przychodzi okres tuż przedświąteczny, to mamy mnóstwo telefonów z zapytaniem, czy już możemy, czy już się możemy włączyć, czy macie dla nas jakieś wytyczne. Także jak najbardziej. Mhm. A powiem. jak to w tym roku wygląda? Y, czy już są konkretne miejsca, już się zgłosiły pierwsze osoby? Bo, bo tutaj wiem, że jest taki bardzo mocno rozwinięty w paczówce dla Maluszka też taki element koordynatorów, prawda? Tych tak. osób, które się angażują w miejsca, gdzie, mogła, gdzie można byłoby paczuszkę dla maluszka realizować. Jak najbardziej. Zacznijmy od tego, że my już od sierpnia zaczęliśmy obdzwonić wszystkie placówki, w których taka paczuszka, y, która, która będzie służyła tym placówkom. I to są właśnie hospicja, domy dziecka, domy samotnej matki, czyli wszędzie tam, gdzie trafią dary. I mając taką bazę, to jest prawie 300 placówek, stworzyliśmy taką platformę do rejestracji dla koordynatorów, czyli wszystkich osób, które pragną w swoim środowisku przeprowadzić właśnie taką akcję. Od 1 października ten nabór ruszył, można się zarejestrować, wpisując podstawowe dane i wybierając, i to jest bardzo ważne, wybierając placówkę, która gdzieś jest w pobliżu danego, danego miejsca, w którym koordynator mieszka. To ułatwia też taką logistyczną, logistyczne sprawy, a też sprawia, że Taka osoba nagle dowiaduje się, że w moim rejonie jest dom dziecka, jest hospicjum, są miejsca, gdzie, gdzie są potrzebujący. Po I właśnie. wtedy można pomagać przez cały rok. Dokładnie, i to o to chodzi, I tak naprawdę, to są te główne cele samej akcji. Wiadomo, że my mamy, w, szczególnie w okresach Świąt Bożego Narodzenia, dużo akcji pomocowych, i one są szlachetne, i one są piękne, ale ta akcja bardzo aktywuje oddolnie ludzi, czyli sprawia, że takie osoby, po pierwsze, Dowiadują się o tym, że na, na ich terenie zamieszkania są takie miejsca. Po drugie, zaczynają się w, tak czuć odpowiedzialni, współodpowiedzialni za to, żeby y, wychowankom tych miejsc czy podopiecznym było dobrze się żyło. I rzeczywiście trzeba przyznać, że mamy dużo takich zwrotnych informacji, że po samej Paczuszce ta, ten kontakt między koordynatorem a placówką jest stały. Oni, mm -hmm. oni wymieniają informacje. Ten koordynator gdzieś wczuwa się w życie tego tego domu. Często później odpowiadają na różnorakie potrzeby. One są naprawdę, y, szeroka skala tych potrzeb jest i to, i to tak wygląda. To jest no, jeden z, z pięknych takich owoców tej akcji. A gdzie można tą, y, tę, y, tę paczuszkę przeprowadzić, tak? No bo z tego co się dowiedziałem, to można w różnych miejscach tę paczuszkę y, przeprowadzić. Jest też kilka sposobów na przygotowanie tej paczuszki, ale może tak. o tym gdzie, gdzie, gdzie? i mhm. czy w tym czasie tych prawie 10 lat y, pojawiły się jakieś Jakieś takie, można powiedzieć, dziwne lub ekstremalne miejsca. Wyjątkowe. Tak? Oczywiście, tak. oczywiście. Jednak te, te 10 lat to jest szmat czasu i rzeczywiście no, te miejsca są niezwykłe. Możemy zacząć od podstawowych, czyli parafii. W parafiach y, nasze choinki stoją z bombkami. Y, Bo bąbka jest taką tak jedną Tak, z no Właśnie za, za chwilę opowiem, jak to mhm. wygląda, ale to są parafie, to są szkoły. To też takie y, y, uczenie dzieci odczuwania tak? empatii y, tego, tego, co przeżywają inni, y, ale to są biura, na przykład, to są sklepy, to są y, fryzjerzy, siłownie, y, ogromne markety, więc naprawdę stacje benzynowe. Śmieję się, że jak otrzymujemy zdjęcia, które gdzieś pokazują nam nasze, nasze drzewka, to się okazuje, że my jesteśmy wszędzie i tak tylko brakuje, żebyśmy z lodówki nie wyskoczyli. Więc naprawdę. No to może nie w ma, jakiejś chłodni nie wtedy. ma Nie ma niezły pomysł. Nie ma granic. Nie ma granic. Tam, gdzie pojawia się wola, chęci zrobienia tej akcji i gdzieś tam w sercu się dobre, dobre rzeczy rodzą, jest tylko nasze wsparcie jak najbardziej i, no i działamy. Mhm. No właśnie. Paczuszka to bombka, prawda? Troszeczkę też. Tak, tak, no y, chcieliśmy trochę wbić się w klimat, to jednak są święta Bożego Narodzenia, stąd takim symbolem akcji jest bombka. Bombka y, oczywiście z nazwą akcji, z logo. Z tyłu takiej bombki papierowej, bo to jest papierowa bombka, są informacje, w jaki sposób można włączyć się w akcję. To też ważne jest dla y, potencjalnych darczyńców, żeby też mieli jasno, na, y, czarno na białym napisane, na czym, na czym to polega. I takie bombki trafiają do wszystkich koordynatorów, którzy chcą postawić swoją paczuszkową choinkę w miejscu pracy, w parafii, tak jak mówiłam, czy w szkole. Otrzymują te bombki, rozwieszają je i wszyscy ludzie, którzy gdzieś interesują się akcją, zabierają taką bombkę do domu, z tyłu jest też instrukcja, tak jak mówiłam, co w takiej paczuszce dla maluszka powinno się znaleźć. Przygotowują taką paczkę, przynoszą pod wskazaną choinkę, a później nasi koordynatorzy zbierają wszelkie dary i dostarczają je na miejsce, które, które zostało wcześniej wybrane jako miejsce, które, które objęli opieką. Mhm. Czy tak było od początku? To znaczy, czy nie było tak, że wcześniej jeszcze wysyłano te? Tak, generalnie. Zaczyli, zaczynaliśmy od takiej małej skali i, i to, było, to było lokalnie, to było województwo zachodnio-pomorskie, więc często było tak, że gdzieś właśnie korzystaliśmy z usług poczty, tych koordynatorów było mało, najczęściej były to tylko parafie, gdzieś księża proboszczowie byli na tyle przychylni, że wspierali naszą akcję. Nasi pracownicy, nasi panowie wolontariusze jeździli samochodami sami, nawet też dowozili czy zabierali dary, dowozili do domów, ale akcja w miarę y, upływu lat, Przybierała na sile, i teraz jest to akcja ogólnopolska, i tu mogę z całą pewnością powiedzieć, odbywa się. No mówię, w prawie dwóch tysiącach miejsc y, stanęły choinki. To jest naprawdę już potrzebne. Ilu koordynatorów iść. było zaangażowanych w tamtym roku? Około 1600 osób, bez, bez kilku no to osób. To taka tego. już spora. armia To jest, to jest armia, ludzi. tak, to jest armia, to jest może dobra. I naprawdę i trzeba powiedzieć, że to jest y, y, za jednym koordynatorem nie stoi jedna choinka. To są ludzie bardzo aktywni i często rekordzistka postawiła 11 choinek. W swoim miejscu pracy, w parafii w szkole, także pani była naprawdę bardzo wszechstronna, no ale dzięki temu ta ilość darów, yy, która trafia do danego domu, czasami wystarcza na kilka miesięcy, czasem na pół roku, i to jest naprawdę no, nieoceniona pomoc dla mhm. tych dla tych miejsc. Czy ta akcja odbywa się tylko w Polsce, czy może gdzieś poza granicami Polski również? Generalnie korzystamy przy promocji akcji Paczuszka dla maluszka z Facebooka, więc wiemy, że Facebook ma zasięgi międzynarodowe i mamy na przykład odzew wczoraj dosłownie dzwonili do nas z Nowego Jorku pani, która chciała też w swoim miejscu pracy zorganizować tą akcję. Tutaj mamy trochę mały problem logistyczny, bo przesyłka takich darów zebranych na miejscu wiąże się z dużymi kosztami. A jednak te pieniążki mogłyby zostać dobrze spożytkowane, pewnie, w inny sposób. Więc tutaj jest też możliwość, i to jest też możliwość, która jest dostępna w Polsce, płacenia datków mhm. y, właśnie pod, na konto paczuszki dla maluszka. I my za te pieniążki y, kupujemy dary, które również trafiają do, do tych wszystkich placówek, które. I tak chyba byłam. jest jeszcze trzeci sposób wsparcia. Trzeci sposób jak najbardziej można samemu w domu przygotować taką paczuszkę. Nie trzeba mieć bombki koniecznie y, i taką przygotowaną paczuszkę przynosimy do siedziby Fundacji Małostupek. W tej siedzibie, my później to wszystko przepakowujemy i to również trafia bezpośrednio do naszych podopiecznych, czyli do mam yy, i ich dzieci, które są pod naszą opieką, a to jest naprawdę kilkaset osób, kilkaset mam, które są w całej Polsce, my te paczki wysyłamy. No i oczywiście nie możemy też zapomnieć o domu w Syrkowicach, czyli domu małych stópek, gdzie też znajdują się nasze mamy i tam również trafiają dary paczuszkowe. Mhm. Jest jeszcze coś takiego jak szlachetna paczka. Czym się różnicie, różnicie między Mm -hmm. yy, między innymi, właśnie między szlachetną paczką, jaka jest różnica paczuszką dla maluszka. Ja to tak bardziej mówię o, o jakimś takim porównaniu. Aha. Nie, to był bardzo, bardzo dobre, bo ja też często, jak y, y, spotykam się z takimi pytaniami, przede wszystkim co łączy? Mm -hmm. Szlachetny cel, nazwijmy to tak. I te wszystkie akcje, tak jak mówiłam, te charytatywne w tym, w tym okresie są piękne, ale szlachetna paczka trafia do konkretnych rodzin. Ona jest ogromna, jeśli chodzi o wymiary. Tam rzeczywiście ten target Pralki, lodówki, rzeczy jest, tak, jest, jest wielki. My uderzamy bezpośrednio przede wszystkim do placówek, do tych miejsc, które są no, często słabo dofinansowane i które borykają się naprawdę z ogromnymi problemami i to na co dzień przez cały czas. Więc to jest ta różnica. Po prostu odbiorca tych, tych darów. Mhm. Mhm? Jakie wyzwania na przyszłość dla paczki, dla, dla paczuszki, dla maluszka? Jakie no, stoją wyzwania? No tak? myślę, że myślę, że przede wszystkim to jest skala, która będzie się coraz bardziej rozrastać. My też musimy mierzyć się z tym logistycznie. To trzeba przyznać, że do przeprowadzenia takiej akcji, które tak naprawdę przygotowania trwają pół roku, potrzebny jest sztab ludzi, więc na pewno będziemy musieli się mierzyć, ale myślę, że, że podołamy temu wyzwaniu. Na pewno jeszcze jedna rzecz, zgłaszają się do nas coraz więcej placówek które słyszą o tym, że jest fundacja, są dobrzy ludzie w Polsce, którzy takie akcje i takie zbiórki organizują i oni gdzieś widzą tutaj swoją szansę, że też mogą zostać w ten sposób wsparci, więc, więc na pewno będzie ten y, target odbiorców i ta grupa będzie coraz większa. No a my będziemy musieli się z tym zmierzyć. Mhm. Czy ktoś kiedykolwiek skrytykował Paczuszkę dla maluszka? Jakieś nieprzychylne głosy pojawiły się wobec tej akcji? Szczerze mówiąc, nie pamiętam. Były tylko głosy, być może to kwestia tylko organizacyjna, było tak wiele darów, na przykład niektórzy koordynatorzy mieli do ogarnięcia, że trzeba było ich mocno wesprzeć w tym, żeby przewieźć te dary do, do wskazanego miejsca, więc to były tylko, ale to są techniczne rzeczy i tak naprawdę zawsze do rozwiązania. Nie, nie pamiętam, żeby było jakieś takie kłopoty mm -hmm. innej, innej A wagi. A w jaki sposób Paczuszka dla Maluszka wiąże się z działalnością y, Fundacji Małych Stópek? Fundacja Małych Stópek, myślę, że wielu osobom jest znana z, przede wszystkim z działalności charytatywnej. I to jest, to mocno wpisuje się właśnie w tą y, działalność statutową. Czyli niesienie wsparcia potrzebującym, szczególnie matkom i ich dzieciom. Bo to musimy o tym powiedzieć, że podkreślamy, chociaż, mówię, ta, ta grupa odbiorców jest coraz większa. I to jest bardzo spójne, to jest jedno z drugiego wypływa, więc po prostu wspieramy tam, gdzie możemy. Mhm. Jakieś y, zwrotki ze strony na przykład obdarowanych. To ja tu nie mówię tylko o mhm. powiedzmy y, tych miejscach, tak? ale na przykład podopiecznych. Tak, jak najbardziej. Przede wszystkim staramy się też, kiedy wysyłamy paczki do indywidualnych osób, oprócz standardowych rzeczy, czyli na przykład chemii kosmetycznej, która jest dla dzieci potrzebna, chemii gospodarczej, my dorzucamy swoje takie ekstrasy, jak to nazywa, nazywa nasz specjalista do spraw rodziny, y, czyli po prostu zabaweczki dla dzieci. Znamy, my znamy swoich podopiecznych, wiemy, jakie tam są dzieci, I to nie jest tylko jedno dziecko, które się rodzi, ale tam jest często cały wionuszek dzieciaczków, więc też y, trafiają do nich chociaż drobną upominki. I otrzymujemy zwrotne piękne zdjęcia, czasami piękne kartki, samodzielnie wykonane przez dzieciaki z podziękowaniem, że no, ten czas świąt jest dla nich choć w ten sposób miły, choć, mhm. choć na chwilę. To teraz, może, w takich krótkich y, y, słowach, jak włączyć się w paczuszkę dla Maluszka? Najbardziej zachęcałabym, żeby zostać koordynatorem, czyli w swoim czy miejscu pracy, czy w swojej parafii, zapytać przede wszystkim włodarza. Szefa, proboszcza, dyrektora szkoły, czy wyraża zgodę na przeprowadzenie takiej akcji. Następnie należy zarejestrować się w, na naszej stronie i Tam Tą stronę podamy tak, również. Tak, na pewno. I tam po zarejestrowaniu się otrzymuje każdy z, każdy z takich koordynatorów całą instrukcję postępowania. Czyli przesyłamy bombki, przesyłamy plakat reklamowy. I udzielamy dalszych rad, jak, jak ma przebiegać cała akcja. Finał będzie 6 stycznia. Oczywiście, techniczne już takie rzeczy, kiedy dowozimy, dowozimy dary, to wszystko już indywidualnie będziemy, będziemy dogrywać. Mhm. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Naszym dzisiejszym gościem była pani Maria Drąg. Rzecznik Prasowy Fundacji Małych Stupek, też zaangażowano oczywiście w paczuszkę dla maluszka. My Państwa zachęcamy oczywiście do tego, by włączyć się w akcję, o której dzisiaj rozmawialiśmy. Strona pojawi się także podczas naszej rozmowy, a Państwa zapraszamy także na kolejną rozmowę Fidei Defensor.